tak naprawdę nastał wieczny pokój, gdzie zapanuje właśnie zachodni model ustrojowy, zachodni model stosunków społecznych, a wszystkie inne kraje na prawie konwergencji właśnie będą się konwergencji, czyli będą się dostosowywały do tego modelu rozwojowego. No jak to złudne jest, to widzieliśmy przez ostatnie 20 lat. Wówczas polscy decydenci, polscy intelektualiści bardzo wierzyli w te idee końca historii i wierzyli także w dziejowe posłannictwo Polski, o, że tak to nazwę, w dziejowe posłannictwo, można powiedzieć, w misjonizm Polski, w niesienie misji na wschodzie, no i tą misją miało być niesienie kaganka demokracji i wartości liberalnych na Białoruś. No, proszę Państwa, w okresie właściwie, można powiedzieć, aż do dziś stosunki z Białorusią są napięte, są po prostu złe. Polska nie wykorzystała swojej szansy, wręcz odwrotnie, moim zdaniem, inicjatywami takimi jak telewizja Bielsat, próbującymi, a jeszcze wcześniej finansowaniem na przykład Radia Racja, ingerując w wewnętrzne sprawy Białorusi, wpychała Łukaszenkę w objęcia Moskwy. Wpychała Białoruś w ramiona Rosji. I niestety dzisiejsze, tę sytuację, którą dzisiaj obserwujemy, mamy nowego ambasadora na Białorusi, który jest wojskowym, który jest człowiekiem do zadań specjalnych Władimira Putina, no to pokazuje, że ta Białoruś jest praktycznie stracona dla Polski. Mimo że nadal w kręgach władzy białoruskich istnieją środowiska, które przychylnie patrzą w stronę Zachodu, przychylnie patrzą także w stronę Polski i chcieliby ocieplenia relacji ze Wschodem i nawet lekkiego ochłodzenia relacji z Rosją, to tak naprawdę nie mają tutaj do kogo się zwrócić, ponieważ te relacje zostały zerwane. No, zwyciężyła pewna iluzja. Pewna iluzja, a warto wspomnieć, że w tym samym czasie, w którym polskie władze bojkotowały Białoruś, w tym czasie, kiedy polscy ambasadorowie byli odwoływani z Białorusi, oczywiście w sensie takiego symbolu pewnego, Niemcy, Francja, Wielka Brytania robiły interesy gospodarcze z Białorusią. To oni wchodzili na rynek białoruski. To Chiny dzisiaj wchodzą na rynek białoruski. W Smoliczach pod Mińskiem tworzony jest wielki park przemysłowy. Wielki park przemysłowy, powstanie wielkie miasto na 100 tysięcy osób. Oficjalnie kamień węgielny został wbudowany w 2015 roku, ale już te rozmowy się toczyły rok wcześniej i ta inicjatywa nazywana Wielkim Kamieniem, ten projekt, ten park technologiczny Wielki Kamień pod Mińskiem pokazuje, jak Białoruś jest w stanie wykorzystywać swoje położenie geograficzne, prawda? My w Polsce nie mamy takiej inicjatywy chińskiej, nawet ten tak zwany nowy jedwabny szlak, który przechodzi przez Polskę, absolutnie nie przynosi nam takich korzyści gospodarczych, jakie przynosi Mińskowi, przynosi właśnie Białorusi. A jeszcze tylko przypomnę, że w 1996 roku polska dyplomacja wysunęła taki projekt, moim zdaniem bardzo ciekawy, niestety do dziś zapomniany już. Myślę, że niewielu, nawet specjalistów od stosunków międzynarodowych pamięta ten projekt tak zwanego Trójkąta Brzeskiego, 1996 rok. Trójkąt Brzeski, była to inicjatywa wysunięta w czerwcu 1996 roku, która miała stworzyć płaszczyznę współpracy dyplomatycznej na samym początku między Polską, Białorusią i Ukrainą. Moim zdaniem bardzo ciekawa inicjatywa, podobna nieco w konwencji do Trójkąta Weimarskiego, czy Trójkąta Weimarskiego, później Trójkąta Wyszehradzkiego, a później Grupy Wyszehradzkiej. Wielka szkoda, że nie udało się tego zrobić, no ale cóż, no, dwa lata usilnej ingerencji polskiej dyplomacji w sprawy wewnętrzne Białorusi i przyjęcie w konsekwencji po tych wszystkich perturbacjach strategii tak zwanej krytycznej debaty, czy krytycznej dyskusji, czy krytycznej dyplomacji, czyli na zasadzie takiej, że obniżamy rangę wspólnych relacji dyplomatycznych, staramy się cały czas staramy się wpływać na demokratyzację Białorusi, ale nie zrywamy relacji, bo nie chcemy pogorszenia sytuacji Polaków w tym kraju. No moim zdaniem okazała się jedną wielką porażką. No tyle jeśli chodzi o Białoruś.
Kto był wtedy adwokatem psucia tych relacji w polskiej polityce? Łatwiej, panie redaktorze, byłoby zapytać, kto był adwokatem niepsucia. I tutaj byłoby naprawdę ciężko znaleźć takiej osoby, ponieważ no, większa część establishmentu polskiego, przynajmniej tego, który miał wpływ na sytuację na Białorusi, na sytuację, jeśli chodzi o polską dyplomację, no, opowiadała się za tą demokratyzacją. No, znamy wypowiedzi chociażby Radosława Sikorskiego, który przecież był na Białorusi, który mówił o tym, że chcemy ocieplenia relacji z Białorusią i tak dalej, ale to były tylko słowa. W geopolityce, w polityce międzynarodowej, w tej prawdziwej polityce namacalnej, realnej, międzynarodowej, no nie liczą się słowa, no liczą się konkretne czyny. Konkretnymi czynami było zacieśnianie relacji gospodarczych, politycznych, militarnych przez Białoruś i Rosję. W 1996 roku podpisanie właśnie stowarzyszenia, powołanie państwa związkowego Rosji i Białorusi, które będzie prawdopodobnie ewoluowało w kierunku federacji, państwa federalnego. Tym były inwestycje niemieckie, brytyjskie, francuskie na Białorusi. Tym są inwestycje chińskie. Polska, owszem, prowadzi wymianę gospodarczą z Białorusią, natomiast ona jest nieporównywalnie mniejsza od wymiany Białorusi z takimi krajami jak Rosja czy Chiny. Na dziś Polska Białorusi nie jest w stanie nic zapewnić, a utrzymywanie cały czas z pieniędzy podatników telewizji Bielsat, która nawet na YouTubie dysponuje, w serwisie YouTube dysponuje 9 aż kanałami w 3 językach obcych i tak naprawdę no, służy tej wojnie, tej walce informacyjnej z rządami Aleksandra Łukaszenki, wcale nie pomaga, nie ociepla. Ja uważam, że te pieniądze, które Polska pożytkuje na telewizję Bielsat, na te 9 kanałów na YouTubie, także obcojęzycznych, warto byłoby wydać na telewizję anglojęzyczną, także internetową, która lansowałaby polski punkt widzenia, walczyłaby z zakłamywaniem historii Polski, walczyłaby z oskarżeniami Polski i Polaków o współudział w Holokauście, co jest absolutnym absurdem i powinniśmy z tym walczyć, a nie mamy instrumentów tak naprawdę. Te instrumenty jakby przeznaczamy na walkę z wiatrakami tak naprawdę, w tym przypadku, jeśli chodzi o Białoruś. Może to coś znaczy? Dochodzimy do drugiego tematu, bardzo istotnego, kluczowego z punktu widzenia polskiej polityki wschodniej, mianowicie relacji z Ukrainą. Przyjęło się mówić, że Polska po roku 1989 roku zaczęła realizować doktrynę Giedroycia. I nawet wielu z dzisiaj przeciwników wspierania środowisk nacjonalistycznych na Ukrainie, czy w ogóle utrzymywania relacji z tymi środowiskami przez władze polskie, uważa, że Polska tak naprawdę cały czas realizuje doktrynę Giedroyć. I warto, i chciałbym wykorzystać ten czas, który mamy, na obalenie tego mitu. Proszę Państwa, po roku 1989 Polska tak naprawdę nigdy nie realizowała doktryny Giedroycia. Może przez jeden moment, w tym 1996 roku, kiedy wysunęła propozycję Trójkąta Brzeskiego. To może wtedy był to przebłysk doktryny Giedroycia. Ale tak naprawdę Polska doktryny Giedroycia nigdy po 1989 nie realizowała. Skąd się to bierze? Skąd się to bierze przekonanie? I w ogóle czym jest doktryna Giedroycia? Doktryna Giedroycia, mówiąc tak najprościej, jest zaleceniem, jest pewnego rodzaju zbiorem przesłanek i takim programem politycznym, który mówi o tym, że Polska powinna utrzymywać ścisłe relacje, przyjazne relacje z Litwą, Białorusią i Ukrainą. Jest to koncepcja, którą Giedroyć rozwijał razem z Juliuszem Mieroszewskim, praktycznie no, sam jakby to argumentował jeszcze w latach 50., rozwijał to, a w latach 70. także Juliusz Mieroszewski. Narodziła się w ten sposób koncepcja ULB, właśnie od pierwszych liter nazw tych państw, prawda? Ukraina, Litwa, Białoruś. To te państwa, czyli obszar dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ma być takim naturalnym polem geopolitycznym dla Polski, ma być takim naturalnym buforem wobec Rosji, ma stanowić taki naturalny obszar integracji rynku gospodarczego, wymiany kulturalnej, współpracy politycznej, wojskowej itd. Ale
Tutaj dochodzimy do kluczowego elementu w programie Giedroycia, w doktrynie Giedroycia. I tego programu, który tak naprawdę decyduje o tym, że ta doktryna nie jest realizowana, i tego programu, o którym nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, nie chcą pamiętać o nim polscy decydenci. Mianowicie Jerzy Giedroyć wyraźnie pisał w swoich pismach, jeszcze w latach 50., że w sytuacji, kiedy na Ukrainie do władzy, do głosu, do wpływu na decyzje polityczne będą dochodzić nacjonaliści ukraińscy, odwołujący się do zbrodniczych tradycji, do zbrodniczej ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów, ukraińskiej powstańczej armii, którzy będą, jeżeli dojdą do, będą dochodzić do władzy rewizjoniści wołyńscy, którzy podważają czy nawet negują ludobójstwo Polaków na Wołyniu dokonane przez ukraińskich nacjonalistów w latach 40. XX wieku, to wówczas należy ocieplić relacje z Rosją. To wówczas należy ocieplić relacje z Rosją. Należy się zbliżyć do Rosji, nawet dokonać resetu stosunków z Rosją jako elementu przeciwwagi wobec rosnącego nacjonalizmu na Ukrainie. I to jest w pełni doktryna Jerzego Giedroycia. I o tym nasi decydenci kompletnie nie pamiętają. I o tym bardzo dobrze w Polsce, właściwie chyba jako jedyny, napisał całą monografię na temat doktryny Giedroycia, czy w ogóle stosunków polsko-ukraińskich w myśli politycznej Giedroycia i paryskiej kultury, dr Michał Siudak. Ta książka została wydana w Krakowie w 2010 roku w bardzo niewielkim nakładzie i mam nadzieję, wiem, że są plany, aby już wkrótce było wznowienie tej książki, aby tak naprawdę szerszemu gronu czytelników pokazać, jak wyglądała doktryna Giedroycia i czym tak naprawdę jest doktryna Giedroycia. Zatem pojawia się tutaj pytanie, jeśli nie była realizowana doktryna Giedroycia, to czy była realizowana jakakolwiek doktryna? No moim zdaniem była. Ja uważam, że konsekwentnie od 1995 roku jest w polskiej polityce wschodniej realizowana doktryna Kwaśniewskiego. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który prezydent w latach 1995-2005, powiedział takie znamienne słowa, które tak naprawdę są lapidarnym podsumowaniem, są lapidarnym ujęciem tej doktryny polskiej polityki wschodniej. Nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Czyli tak naprawdę przyjmujemy założenie strategiczne, że jakakolwiek by ta Ukraina nie była, czy będzie silna, czy będzie słaba, czy rządzić nią będą demokraci, czy nacjonaliści, czy oligarchowie, czy komuniści, to i tak jesteśmy adwokatem tej Ukrainy. I moim zdaniem takie postawienie sprawy jest antygeopolityczne, jest w moim głębokim przekonaniu sprzeczne z polską racją stanu. Czy ono jest samodzielne myślowo? Słucham? Czy to jest samodzielne myślowo, czy też Aleksander Kwaśniewski czerpał inspirację? Znaczy, pan redaktor pyta, czy krótko mówiąc, że tak powiem, był inspirowany, czy że tak powiem, był pas transmisyjny, ideowy, czy też polityczny z zagranicy w tym zakresie. Trudno mi powiedzieć. Tutaj możemy się oczywiście opierać tylko i wyłącznie na jakichś przesłankach, na tym, że w interesie naszych sojuszników z NATO, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, jest wywieranie nacisku na Rosję. No, Ukraina jest doskonałym, jak to mówimy w geopolityce, obszarem osiowym, czy obszarem sworzniowym, bez której oczywiście nie ma Imperium Rosyjskiego i wiadomo, że jakiekolwiek tendencje proeuropejskie na Ukrainie, jakiekolwiek wzmacnianie tych więzi transatlantyckich Ukrainy, no będzie odbierane negatywnie w Rosji, będzie odbierane alergicznie przez Moskwę i będzie Rosję trzymało w przysłowiowym szachu, co szczególnie Stanom Zjednoczonym jest potrzebne w kontekście jakby konfliktu w Azji Wschodniej. Zbigniew Brzeziński na łamach swojej książki Wielka Szachownica, wydanej w 1997 roku, bardzo dobrze to opisał. Polecam naszym słuchaczom, naszym widzom. Tam jest właśnie doskonale opisana rola Ukrainy. Jeżeli widzimy, że w geostrategii amerykańskiej ta Ukraina odgrywa ogromną rolę, no to widzimy, że Polska, która starała się o członkostwo w NATO, no starała się sprostać oczekiwaniom naszego największego sojusznika, hegemona w tej polityce ukraińskiej. No ja uważam niestety, że taka polityka
skończyła się fatalnie, a moim zdaniem jeszcze będzie miała jeszcze gorsze skutki w dającej się przewidzieć perspektywie. Spójrzmy, jak się te stosunki tak naprawdę układały, bo mimo szczerych deklaracji, mimo współpracy wojskowej, przecież od połowy lat 90. pamiętamy spotkanie to słynne z połowy lat 90. generała Wileckiego i generała Łopaty, z szefów sztabów generalnych obu państw, rozpoczęcie współpracy wojskowej, powołanie polsko-ukraińsko-litewskiego batalionu i tak dalej, i tak dalej. Ale to były pewnego rodzaju tylko symbole, to były pewnego rodzaju, ja bym powiedział, frazesy. I zobaczmy sytuację z 2004 roku. Polska 1 maja 2004 roku oficjalnie staje się członkiem Wspólnoty Europejskiej, Unii Europejskiej. Natomiast w listopadzie rozpoczyna się tak zwana pomarańczowa rewolucja na Ukrainie. Tak? Dochodzi do nieprawidłowości, dochodzi do fałszerstw, mówmy sobie wprost, w wyborach prezydenckich. Oficjalnie zwycięża Wiktor Janukowicz, ale wybory ostatecznie zostają powtórzone, wygrywa Wiktor Juszczenko. Mamy do czynienia z pomarańczową, tak zwaną pomarańczową rewolucją. Polscy politycy tłumnie jeżdżą, latają do Kijowa. Wtedy bardzo mocno wspiera te dążenia proeuropejskie, wspiera Wiktora Juszczenkę Aleksander Kwaśniewski, ale także tacy ludzie jak na przykład Jarosław Kaczyński, który zresztą szedł w pochodzie z działaczami politycznymi partii, ja bym powiedział, mało demokratycznych wówczas i tak średnio, że tak powiem, nastawionych przyjaźnie wobec państwa polskiego. No ale wtedy wiadomo, polscy politycy żyli mirażami wcielenia Ukrainy do Unii Europejskiej, przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej i, mówiąc tak kolokwialnie, utarcia nosa Rosji. Oczywiście była to mrzonka. Polscy politycy doskonale sobie nie zdawali sprawy właśnie z tego, że Ukraina nie jest państwem demokratycznym. To nie jest taki kraj jak Francja czy Włochy, tylko kraj rządzony przez oligarchów. To nie jest kraj nawet autorytarny, ani żadna dyktatura, tylko kraj oligarchiczny. Niezrozumienie tego, czym są elity postsowieckie, jakimi kategoriami się ci ludzie kierują. Niezrozumienie tego, że aktywa operacyjne sowieckich służb nie wyparowały w 1991 roku, że to ma ogromny wpływ na to państwo, że samymi pomarańczowymi szalikami, skandowaniem, śpiewaniem nie robi się polityki. Politykę się robi w zaciszu, politykę robi wielki biznes, politykę robią tajne służby, politykę robi się także w zaciszu gabinetów. Polityki nie robi się na ulicach. Polscy politycy tego nie zrozumieli. Kierowali się emocjami, kierowali się oczywiście takim życzeniowym myśleniem. No i co, proszę Państwa, mieliśmy później? Po tej kadencji Wiktora Juszczenki wygrywa Wiktor Janukowicz. Wiktor Janukowicz. 9 lat później mamy powtórkę z historii. Mamy tak zwany Euromajdan, 2013 rok. Listopad 2013. Największe protesty po tym, jak Wiktor Janukowicz zawiesił podpisanie aktu stowarzyszeniowego z Unią Europejską. Tak? Mamy wielkie, wielkie protesty 22 lutego 2014 roku. Wiktor Janukowicz zostaje pozbawiony urzędu prezydenta, ucieka tak naprawdę z Ukrainy do Rosji. W Polsce odtrąbiono wielki sukces, polska dyplomacja również bardzo mocno wspierała tutaj nowego premiera Arsenija Jaceniuka. Polskie media odtrąbiły wielki sukces. Tylko proszę Państwa, ten sukces ile trwał? 4 dni. W sensie geopolitycznym. 4 dni. Zakończyła się olimpiada w Soczi i rozpoczęła się aneksja Krymu przez Federację Rosyjską. 26 lutego, 4 dni dokładnie po usunięciu Wiktora Janukowicza, Rosja, czy też w cudzysłowie zielone ludziki, uprzejmi ludzie, jak to mówią Rosjanie, opanowali Półwysep Krymski. Proszę Państwa, wówczas na Półwyspie Krymskim było kilkanaście tysięcy żołnierzy i marynarzy ukraińskich. Kilkanaście tysięcy. Zdobyło Półwysep Krymski i przyłączyło go do Rosji kilkuset żołnierzy rosyjskich. To jest pytanie, jak wygląda siła państwa ukraińskiego, jak wygląda jego spoistość. I nie tylko ja sobie
stawiam takie pytanie, jeszcze już nieżyjący profesor Zbigniew Brzeziński zadawał to pytanie publicznie w polskich mediach, odpowiadając na pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone nie udzieliły realnej pomocy Ukrainie. No, profesor Brzeziński wyraźnie wskazał, że żeby komuś pomóc, to ten sam ktoś musi chcieć dać sobie pomóc, prawda? Więc jest pytanie, jak to się dzieje? I polscy politycy po raz kolejny byli zaskoczeni tym, że pozorny sukces, jakim był Euromajdan, okazał się klęską tak naprawdę. Zapoczątkował efekt domina, rozlanie się tego konfliktu na wschodnią Ukrainę i powolny proces rozkładu państwa ukraińskiego. Zresztą mamy do czynienia z absurdalną sytuacją, której polscy decydenci nie rozumieją. Polscy decydenci nie widzą albo nie chcą widzieć tego, że obecny prezydent Ukrainy, Wiktor Poroszenko, posiada zakłady produkcyjne czekolady na terenie Federacji Rosyjskiej. No jak to się dzieje, że prezydent państwa, które jest de facto w stanie wojny z Rosją, prowadzi interesy w Rosji? No tak jest mniej więcej, jakby Polska w 1939 roku toczyła wojnę z III Rzeszą, a prezydent Ignacy Mościcki posiadał zakłady jakieś swoje produkcyjne na terenie Niemiec. Prawda, że absurdalne? Jak to się dzieje, że dzisiaj Ukraina toczy od ponad 4 lat wojnę z Rosją, a jednocześnie jest największym importerem broni z Rosji? Prawda, że absurdalne? I w Polsce nasi decydenci tego kompletnie nie rozumieją. Całkowicie przymykają oczy na wzrastający kult Stepana Bandery, wzrastający kult morderców z ukraińskiej powstańczej armii, wzrastający kult zbrodniczej ideologii ukraińskiego nacjonalizmu. Mamy do czynienia z planami wybudowania, proszę Państwa, mauzoleum Stepana Bandery, co jest absolutnym skandalem. Mamy do czynienia z absolutnie godnymi potępienia działaniami pana Wiatrowicza z ukraińskiego IPN-u, który blokuje badania polskich archeologów, polskich historyków, którzy chcą dotrzeć do prawdy o ludobójstwie na Wołyniu. Mamy do czynienia z wieloma aktami bardzo niechętnymi Polsce. My sami, nasza dyplomacja, nasi decydenci, nasz establishment, warszawski salon próbuje się lansować nadal jako adwokata najlepszego, jedynego praktycznie, może nie jedynego, ale najlepszego adwokata Ukrainy w Europie, podczas gdy tak naprawdę Ukraina nas tak nie traktuje. Ukraina nie traktuje nas jako partnera, jako nawet takiego, bym powiedział, lidera, za jakiego chcieliby się uważać nasi decydenci. I najlepiej było to, proszę Państwa, widać w lutym 2015 roku. W lutym 2015 roku, w czasie drugich rozmów w Mińsku, drugich rozmów rozejmowych, Ukraina nie zaprosiła Polski, aby to Polska jako lider Trójmorza, Międzymorza, jako lider tego regionu była takim rozjemcą, chociaż wydawałoby się to naturalne, no jakby geografia wskazuje, że to Polska powinna być tym naturalnym takim rozjemcą, mediatorem w tym konflikcie. Gospodarzem był Aleksandr Łukaszenka. Miejscem spotkania był Mińsk, a głównymi rozgrywającymi, proszę Państwa, była Grupa Normandzka. Grupa Normandzka, cóż to jest Grupa Normandzka? Otóż są to mocarstwa europejskie, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Oprócz tego oczywiście jeszcze Rosja. Polska dyplomacja nie została do tego zaproszona, zatem my sami wchodzimy w buty adwokata Ukrainy, natomiast Ukraińcy tak nas za takich nas po prostu, jak mówią fakty, nie uważają. Proszę przybliżyć tą koncepcję, że nie ma Rosji bez Imperium Rosyjskiego, bez Białorusi, Ukrainy. Dlaczego? To wynika z geografii. No, wbrew twierdzeniom niektórych, geografia nie straciła swojego znaczenia. No, mocarstwa nadal prowadzą handel, prowadzą transport utartymi szlakami, walczą o zasoby surowców naturalnych, wybierają drogi równinami, a nie przez góry, walczą o kontrolę nad cieśninami kluczowymi. To się nie skończyło. Tym największym zagrożeniem dla państwa rosyjskiego w historii, jeśli spojrzymy tak naprawdę na te 240 lat niewoli mongolskiej, tego jarzma tatarskiego, jak to się mówi, prawda? Zobaczymy gdzieś tam, powiedzmy, od 1800, pamięcią historyka od 1223 roku, od bitwy nad Kałką i do od,
odrodzenia się tego rosyjskiego ośrodka siły, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, prawda, do czasów Iwana III Srogiego, Iwana IV Groźnego, to zobaczymy, że od tamtego czasu to państwo zmagać się musiało przede wszystkim z zagrożeniem z zachodu, nie ze wschodu i nawet nie tyle z południa. Śmiertelne zagrożenie dla rosyjskiego ośrodka siły, czy to się nazywało Wielkie Księstwo Moskiewskie, Imperium Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie, Rosja Sowiecka, Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich, czy wreszcie Federacja Rosyjska, bez względu na nazwę państwa, mówimy o rosyjskim ośrodku siły, zawsze największe śmiertelne zagrożenie dla tego państwa, dla jego istnienia, dla jego egzystencji, od XV wieku przychodziło z zachodu. Tylko w tych wczesnych latach, mówimy o XIII wieku, przyszło ze wschodu. To raz jedyny, kiedy rzeczywiście był to wielki najazd mongolski. Ale już od XV wieku to z zachodu szło to główne zagrożenie. I dlaczego ta Białoruś i ta Ukraina jest tak istotna? No po pierwsze, Białoruś z tego punktu widzenia, że tą drogą, jak to mówią rosyjscy czy sowieccy, jak mówili geostratedzy, równiną berlińsko-warszawską, a dalej korytarzem poleskim, aż przez widły Dźwiny i Dniepru, szły największe trzy ekspansje do Rosji. W początkach XVII wieku oczywiście była to ekspansja polska, Rzeczpospolita, nasze słynne dymitriady, oczywiście obsadzenie polskiej załogi na Kremlu. No wiadomo, że 1612 rok to jest taki symbol w Rosji, nawet święto narodowe, wypędzenie Polaków z Moskwy. To właśnie tą niziną środkowoeuropejską i wschodnioeuropejską przez Polesie, przez obecny obszar Białorusi szły te wyprawy. Druga to oczywiście 1812 rok, czyli wyprawa Napoleona na Moskwę i zdobycie Moskwy po raz kolejny, po raz drugi i ostatni w historii póki co, jeśli chodzi o tę ekspansję z zachodu. No i trzeci raz to jest 1941 rok, operacja Barbarossa, uderzenie III Rzeszy i ich sojuszników na Związek Sowiecki. Wiele tam nie brakło tak naprawdę, aby ta Moskwa została po raz trzeci zdobyta. Wszystkie trzy wielkie wyprawy z zachodu na Moskwę przechodziły przez równinę berlińsko-warszawską, przez przesmyk bałtycko-karpacki, przez korytarz poleski, przez bramę brzeską i bramę smoleńską. Ta brama smoleńska jest w ogóle takim symbolem, ten obszar między Witebskiem a Orszą. Ten obszar między Witebskiem a Orszą jest takim kluczowym, strategicznym, kanalizującym ruch wojsk obszarem na mapie Europy i ujmowanym oczywiście w planach rosyjskich strategów. Ukraina jest absolutnie kluczowa z punktu widzenia kontroli nad Morzem Czarnym. Tutaj we wszystkich tak naprawdę kluczowych, najważniejszych, fundamentalnych pracach rosyjskich strategów, takim docelowym zamierzeniem jest opanowanie cieśnin Bosfor i Dardanele, czy też zdobycie jakiejś kontroli nad nimi, a na pewno dominację nad Morzem Czarnym. Sama aneksja Krymu to dla Rosji zdecydowanie za mało, aby myśleć o odbudowie imperium. Przede wszystkim Rosja powinna kontrolować z punktu widzenia geostrategii, aby być liczącym się graczem na arenie międzynarodowej, opanować całą wschodnią Ukrainę z jej zasobami potężnymi, surowcowymi i infrastrukturą przemysłową oraz równinę czarnomorską. Która jest bardzo, oczywiście jest kluczowa z punktu widzenia kontroli nad Morzem Czarnym. Tutaj strategia rosyjscy wspominają także o aneksji Budziaku, o tym obszarze, który pozwala także oddziaływać wprost na Mołdawię, co za tym idzie na Rumunię. Ale nie wchodźmy w takie szczegóły geograficzno-wojenne. W każdym razie zarówno amerykańscy geostratezy, jak i rosyjscy rozumieją, że Ukraina jest obszarem osiowym i kluczowym dla dominacji Rosji nad Morzem Czarnym i do wychodzenia oczywiście Rosji dalej na przykład na Bałkany. Natomiast musimy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Na kluczową rzecz, jeśli chodzi o relacje Polski na wschodzie. 2009 rok. Polska bardzo ambitnie chciała otworzyć nową kartę swojej polityki wschodniej na Ukrainie.
bardzo ambitnie. Rozpoczęliśmy inicjatywę Partnerstwa Wschodniego w ramach Unii Europejskiej. Europa miała prowadzić takie dwie wielkie inicjatywy dyplomatyczno-gospodarczo-polityczne. Jedną miała być Unia dla Śródziemnomorza, której adwokatem była Francja, a drugą to właśnie było Partnerstwo Wschodnie, wspierane zresztą przez Szwecję. I miała być to inicjatywa, która swoim zasięgiem obejmować miała sześć państw. Białoruś, Ukrainę, Mołdawię, Gruzję, Armenię i Azerbejdżan. Miała dążyć do tego, aby stosować ułatwienia wizowe dla tych państw, aby integrować kulturalnie, naukowo elity tych państw z państwami Unii Europejskiej, a docelowo stanowić niejako taki paszport, taką bramę do umowy stowarzyszeniowej, a następnie do samego członkostwa w Unii Europejskiej. Miała między innymi służyć dostosowywaniu standardów na różnych polach życia społecznego i politycznego tych państw do standardów Unii Europejskiej. No, proszę Państwa, Partnerstwo Wschodnie poniosło absolutną klapę. I mamy do czynienia z absolutną klapą, poniosło absolutną klęskę, absolutną porażkę. Z bardzo prostego powodu. Polska